Dzień dobry, dzień dobry. Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Dzisiaj jest 3 października 2021 roku. Zapraszam do analizy, w której skoncentrujemy się na trzech kluczowych kwestiach. Po pierwsze, amerykańskim dolarze, wpływowi inflacji na giełdę i wyceny oraz bankom. Zapraszam do analizy. Zaczynamy. Inflacja banki i dolar to jest to, czym żyje w tej chwili rynek kapitałowy, ale zanim do tego przejdziemy, no przypominam ogólny obraz, jaki jest rynku. No, bez zmian, jeżeli spojrzymy sobie na indeks amerykański giełdy SP 500, no to HOSSA trwa. tak? No, ostatnia przecena, klasyczne ABC z zatrzymaniem w okolicy średniej studniowej. Trend utrzymany, dopiero przełamanie tych poziomów będzie sygnałem, że podaż przejęła kontrolę nad rynkiem. Technologiczny NASDAQ, Znowu zachowuje się przyzwoicie, to znaczy porównywalnie do SP 500. No proszę zobaczyć, że nawet ta, ten przełom sierpnia i września no to była nawet podwyższona siła Nasdaqa. Teraz korekta porównywalna do tej na SP 500, więc sektor technologiczny no po prostu zachowuje się przyzwoicie w Stanach Zjednoczonych, i tutaj nie ma też żadnych znowu sygnałów. Słabości. To co jest ciekawe, to jest to, że to nie jest tak, że wszędzie na świecie rynki kapitałowe spadają. Są indeksy giełdowe, nie wiem, jak Bux węgierski, czy na przykład rosyjski RTS, który tak naprawdę ostatniej przeceny nie zauważył. Giełda rosyjska jest na najwyższych poziomach od roku, na rocznych maksimach, i tutaj nawet względem indeksu SP 500 wykazuje się siłą. Krótko mówiąc. Na razie, pomimo tej wrześniowej przyceny na światowych giełdach, trend wzrostowy na świecie trwa, i tutaj nie widać na razie jakichś takich ewidentnych sygnałów, że to już jest koniec globalnej hosty na akcjach. I teraz przechodząc do polskiej giełdy, no to klasyka gatunku. Indeks WIG 20 zneutralizował całe spadki z 2020 roku, zaatakował szczyty z 2019 roku, no i wybicie zakończyło się. Pułapką nabyki jakąś korektą. Z technicznego punktu widzenia nic tutaj nie może dziwić, to jest normalne, że w trendzie wzrostowym występują korekty. No i oczywiście ta korekta cały czas jest dość mała i w tej chwili, jeżeli na przykład dojdzie do ponowienia tego ataku na 2400 punktów i przełamania tego poziomu, no to praktycznie z automatu idziemy na 2600 i to jest scenariusz wciąż bardzo prawdopodobny. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że podobnie jak na indeksie amerykańskiej giełdy S&P 500, sprzecena na indeksie najszerszym WIG jest, zatrzymała się w okolicy no, ważnej średniej, która w ostatnich miesiącach prowadzi trend wzrostowy. Jest to średnia 50-dniowa. Proszę zauważyć, że polska giełda wykazuje się większą siłą niż S&P 500. S&P 500 jest przy średniej 100 -dniowej. My zatrzymujemy się przy średniej 50-dniowej. No to jest oznaka, że jesteśmy silni, mamy coraz wyższą sekwencję dołków, no w tej chwili przełamanie tego szczytu z drugiej połowy września, sygnał do kontynuacji wzrostu i ataku na roczne maksima. Ja też przypominam tylko, że no zatrzymanie na indeksie WIG nie może dziwić, no i indeks WIG wybił się na historyczne maksima, no naturalną sytuacją jest, że tutaj mogą występować próby złapania byków w pułapkę, no i... Oczywiście mamy negatywne doniesienia. Nie wiem, Evergrande, inflacja, yy, kryzys energetyczny, ale to jest normalne. Hossa wspina się po szczeblach strachu. No, jeżeli nie będzie żadnych zagrożeń, prawdopodobnie jesteśmy blisko szczytu. I teraz wracając do obecnej sytuacji. To, co jest na pewno istotne, to w minionym miesiącu, w, we wrześniu, mieliśmy w końcu wybicie z tej długotrwałej konsolidacji na SWIK 80. No, małe spółki SWIG-owe ruszyły na północ i to, jest, i to się chwali, bo to jest bardzo pozytywna wiadomość. Oczywiście Evergrande i te inne sytuacje wywołały korektę, ale z punktu widzenia technicznego, no to jest cały czas przecena, ruch powrotny do wyłamanego oporu przed kontynuacją wzrostów. No i jeżeli, dopóki to się nie utrzyma, nie wiem, dopóki SWIG-80 nie złamie tej średniej studniowej, zakładamy, że małe spółki kontynuuje trend wzrostowy I, i to co tutaj chciałbym zwrócić uwagę no to jest właśnie ta podwyższona znowu siła e, SWIG-80, no nie ukrywam, że ta pierwsza połowa e, miesiąca, pierwsza połowa września, kiedy właśnie ten SWIG-80 e, mocno zyskiwał na wartości mimo konsolidacji na WIG-20, e, no to to było bardzo pozytywne i, i tutaj no to daje nadzieję, że rzeczywiście ten układ sił na rynku na polskiej giełdzie jest utrzymany. W tej chwili oczywiście kluczowa informacja, no to są odczyty inflacji nie tylko na świecie, ale też i przede wszystkim w Polsce. Piątkowa sesja bardzo mocny wzrost na indeksie WIG Banki po odczycie Inflacji, no co to oznacza? No to oznacza, że inwestorzy oczekują podwyżek stóp procentowych przez RPP. No jasno to zinterpretowali. Oczywiście to są bardzo dobre informacje dla banków, podwyższanie stóp procentowych. No i chyba to się wydarzy. Jeżeli to się wydarzy, to oczywiście dalej będzie wpływać pozytywnie na banki. Jeżeli banki będą rosły, no to. Indeks największych spółek będzie zyskiwał na wartości. Jeżeli indeks największych spółek będzie zyskiwał na wartości, to oczywiście indeks najszerszy WIK również będzie zyskiwał na wartości. Co oznacza też podwyżka stóp procentowych? Oczywiście umocnienie polskiej waluty. Ja zwracam uwagę, że no ta skala osłabienia dolar złoty we wrześniu jest praktycznie 3,80 do prawie 4 zł i no, względna stabilizacja na WIG20, no to ja patrzyłem na to i przecierałem oczy ze zdziwienia. Ostatecznie atak na 4 zł, tutaj opór i próba złapania byków w pułapkę na dolarze. No ja zakładam, że no, ta korekta na dolarze będzie, no nie wierzę tutaj na razie, że trwa jakieś. Większa fala wzrostowa na dolarze. Oczywiście pamiętajmy, że ten dolar też kręca trochę spirale i tutaj takie połączenie podwyżki stóp procentowych, wywołanie wzrostu na bankach, z osłabieniem dolara, który może sprzyjać innym spółkom, największym z polskiej giełdy. I oczywiście trochę przytarcie nosa tej inflacji, no może sprawić, że będziemy mieli taki impuls wzrostowy dla polskiej giełdy. Podsumowując, Trend wzrostowy na giełdzie trwa. Niepokoje są, ale one są naturalne w, w czasie Hossy. To, co jest ważne, to, że Nasdaq zachowuje się przyzwoicie. Małe polskie spółki zaczęły się zachowywać przyzwoicie. No i y, coraz większy potencjał w indeksie bankowym, który mam wrażenie, że no jeszcze tego rajdu wzrostowego nie zakończył. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie. Jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski? Wejdź teraz pod adres strefainwestorów.pl ukośnik e lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.